Cześć i czołem. Dzisiaj temat zbóż jarych. Temat, który u mnie na Lubelszczyźnie coraz częściej idzie w stronę zbóż ozimych. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że susze... Jest kilka przyczyn. To... Które były w ostatnich latach, nie mówię o tym ostatnim, jeszcze wcześniejszym, ale jeszcze wcześniej, powodują, że to plonowanie przestało być takie wierne. No i dużo gospodarstw zmienia tutaj zboża jare w kierunku zbóż ozimych, ale też nie tylko. Cześć Grzegorz. Cześć. Pierwiastki kontra rośliny. I dzisiaj na tapet bierzemy fosfor, potas i zboże jare. Tak. Tutaj pamiętajcie, że same zboże jare uprawiane na wiosnę niestety mają bardzo słaby system korzeniowy. One nie mają tak długiego okresu czasu jak zboże ozime, żeby ten system korzeniowy rozbudować. Dlatego tak ważne jest, żeby odpowiednie składniki, właśnie fosfor i potas, podać pod korzeń w odpowiedni sposób. Ale zanim będziemy mówić, w jaki sposób to podawać, jakie nawozy używać, pamiętajcie o kilku kwestiach, które chcemy przypomnieć. Mówiliśmy już w poprzedniej serii o pierwiastkach, o fosforze i potasie i jego roli ogólnie w roślinach, ale dzisiaj głównie tutaj to, co on robi w naszych zbożach. Jeśli chodzi o fosfor, jest to taki pierwiastek bardzo energetyczny, powodujący, że te rośliny rzeczywiście mają chęć wzrostu, głównie odpowiedzialny za wzrost systemu korzeniowego, ale też prawidłowy rozwój roślin. Pamiętajcie, bardzo dużo fosforu gromadzi się przede wszystkim w samym nasionie, czyli tutaj zabieracie go z pola. Więc rzeczywiście fosfor możecie zabrać z pola i zostanie go bardzo mało, kiedy będziecie mieli bardzo wysokie plonowanie. Potas jest pierwiastkiem, który jest odpowiedzialny również za dokrzewianie, ale przede wszystkim za gospodarkę wodną. O tym, o czym zawsze Wam przypominamy, że ten potas to jest przede wszystkim woda, więc odpowiednie zawartości potasu w glebie, które mogą rośliny pobierać, następnie one są wtedy odporne bardziej na suszę. A sami wiecie, to co nawet Kamil wspomniał, dlaczego rezygnujecie z uprawy zbóż jarych ze względu na suszę. Więc dlatego powiedziałem, jaki to może być problem? Problem złożony. Może tego potasu być na tyle mało w glebie, że po prostu niestety rośliny sobie nie radzą z tymi suszami, które występują. Z Grzegorzem graniczymy ze sobą terenami. Ja mam część województwa lubelskiego, Grzegorz województw ma więcej, ale między innymi ma województwo podkarpackie. Rozmawiając o programie Grunt to Wiedza, wymieniamy się spostrzeżeniami, czyli wynikami analiz gleby i proporcjami, które dostrzegamy w Waszych wynikach. I co ciekawe, u mnie na Lubelszczyźnie w tych wynikach bardzo często jest tak, że fosforu jest mniej, aniżeli jest potasu. I z powrotem magnezu jest zazwyczaj mniej. I tutaj między potasem a magnezem tworzą się antagonizmy. Ale rozmawiając z Grzegorzem, u niego sytuacja wygląda nieco inaczej. Tak, u mnie często zdarza się, że w gospodarstwach, które też jeszcze mają hodowlę, tego potasu jest zdecydowanie mniej, a nawet bym powiedział, że maksymalnie czy minimalne ilości są zgromadzone, ale już fosforu jest więcej. No i to jest ciekawe, dlatego że u mnie zostaje słoma, u mnie jest od lat bardzo często stosowana na polifoska. Ale u mnie też zostaje słoma. Szóstka, ale u ciebie jest coś, czego u mnie sądzę, że też w niektórych miejscach jest mniej. Wśród tych gospodarstw, które też badaliśmy w programie Grunt to Wiedza, ich pola badaliśmy, czyli produkcji zwierzęcej chyba tutaj tak, jest też. Tak, tutaj lucz. Też musimy wspomnieć, że tutaj na południu Polski tej hodowli jeszcze jest trochę, więc rzeczywiście ta słoma nam wraca. Problemem może być przede wszystkim susza, a przede wszystkim brak takiej normalnej zimy, podczas której ta słoma będzie nam się też również przekształcała. W ostatnim czasie również mamy większe ilości opadu, ale to jeszcze za bardzo nie wpływa na to, żeby ta słoma nam w odpowiedni sposób wróciła i żeby ten potas nam się odblokował na wiosnę. No u mnie przede wszystkim jest tak, słoma została na polu, polifoska szóstka od lat, no i rośnie fosfor wynoszony z ziarnami, z nasionami, potas cały czas nam gdzieś na zasobność rośnie, no i problem jest potas, magnez. Antagonizmy między tymi dwoma pierwiastkami, to sprawia, że magnez w zasadzie przez system korzeniowy jest bardzo trudny do pobierania, trzeba go dawać dolistnie i bilansować to. No i pod co podchodzimy i co zaczynamy tutaj obserwować? Nie można zatem zrobić polifoski, amofoski, nawozu holist, który będzie stricte dedykowany na zboża. I jeden nawóz, który sypiecie w każdych warunkach, na każde pole pod zbożem. Dlaczego? No bo
pobieranie jednostkowe jest tak jak w przypadku azotu, możemy je odczytać z tabeli. Dla pszenicy fosforu potrzebuje 11 kg, potasu 20. No to co? No polifoska szóstka, no jak no tak, no, idealne super, rozwiązanie. No. Podżyto 14 do 22, podprzężyto 13 do 20. No co by można było powiedzieć? No na szóstce by można było napisać. No ale co w sytuacji, kiedy u mnie tego potasu jest tyle, fosforu jest tyle? Czy dalej ładować ten potas to pole? No nie. No ale u Grzegorza z kolei fosforu jest tyle, potasu jest tyle. Czy szóstka będzie dobra? No tak. Nawet można by się było pokusić o polifoskę, w której będzie jeszcze więcej potasu. Dlatego nie może być jednego nawozu pod zboża, bo na różnych polach, w różnych zakamarkach Polski będzie się to diametralnie różniło. A żeby wiedzieć, co na tych polach macie, no powtarzamy jak mantra. Tak. Analizy. Powtarzamy i powtarzać będziemy analizy gleby. Naprawdę one nie są drogie, ponieważ to jest niecałe 14 zł i macie fosfor, potas, magnez oraz pH i naprawdę wiecie, co się w tym polu mieści. Wystarczy odstawić pobrane próbki do okręgowych stacji chemiczno-rolniczych. Jest ich w Polsce 16, więc jest dostępność dość dobra. Czekać na analizę i będziecie wiedzieli tak naprawdę, co w tym polu piszczy. Będziecie wiedzieli, czy możecie zwiększyć, musicie zwiększyć dawkę, czy możecie troszeczkę mniej dać danego pierwiastka i to pomoże wam albo zaoszczędzić, albo efektywniej wykorzystać przede wszystkim nawozy, które stosujecie. Pamiętajcie też o jednej jeszcze podstawowej kwestii. Sam fosfor za bardzo nam się w tej glebie nie przemieszcza, dlatego bardzo istotne jest, żeby był podany na odpowiednią głębokość, a akurat system korzeniowy zbóż jarych jest dość, bym powiedział, płytki, więc rzeczywiście on powinien się znajdować nam tej, powiedzmy, w tych maksymalnie 10 cm, najlepiej tak od 0 do 20 cm, żeby ten fosfor nam się znajdował. Potas jest pierwiastkiem bardziej ruchliwym. W ciągu roku nawet do 15 cm może się przemieścić, jeśli mamy dość duże opady deszczu, więc rzeczywiście on może nam się przemieścić. To też może powodować, że w niektórych glebach tego fosforu może być zdecydowanie mniej. I ten potas przede wszystkim możemy również uzupełniać pogłównie. Też właśnie przez to, że on się przemieszcza. Dlatego widzicie, stosowanie jednego rodzaju nawozu pod uprawę zbóż nie jest do końca efektywne i opłacalne. Dlatego podpowiadamy wam, żebyście zwracali uwagę na zawartości i odpowiedni dobór nawozów. Może się zdarzyć, że będziecie musieli wykorzystać dwa rodzaje nawozów, żeby te składniki zbilansować. Chciałbym was przestrzec przed jedną niebezpieczną rzeczą, zjawiskiem, z czego sobie nie zawsze zdajemy sprawę. Jeżeli w glebie jest mało danego składnika, my go uzupełniamy go pogłównie, to jest bardzo duże ryzyko, że roślina będzie szukała właśnie wyżej tego składnika. Jeżeli ona go tam odnajdzie, no to ten system korzeniowy powędruje właśnie do tej granulki, którą na przykład sypiecie pogłównie. No i gdzie jest niebezpieczeństwo? Niebezpieczeństwo jest w tym, że jak przyjdzie susza, to ona będzie przesuszała odwierzchnie warstwy coraz głębiej. System korzeniowy wyciągnięty do góry trafi wam w tę roślinę, czego byśmy bardzo nie chcieli. Dlatego szczególnie uczulam was na to, żeby w strefie korzeniowej znalazł się ten nawóz, ale nie stosować go pogłównie. Przemieszać z glebą, dać troszeczkę niżej w zasięg systemu korzeniowego po to, żeby roślina miała w miarę łatwo go pobrać i po to, żeby roślina nie musiała go szukać na górze, co jest moim zdaniem bardzo niebezpiecznym zjawiskiem. Kolejna zasada dotyczy wapna. Grzegorz, oddaję ci głos. Pamiętajcie, nie stosujemy w tym samym czasie wapna, czy nie podnosimy pH pod zboża jare i nie stosujemy nawozów wieloskładnikowych. Nawozy wieloskładnikowe, czy te dwuskładnikowe, które powinniśmy zastosować pod zboża jare, powinny być dane tak mniej więcej tydzień, dwa tygodnie przed samym siewem. Wiem, że niektórzy robią to razem z siewem, ale pamiętajcie, że też tutaj ten nawóz wymaga jakiegoś rozpuszczenia, więc ten okres później poboru tych składników może być troszeczkę przeciągnięty. I tak jak już damy ten nawóz wieloskładnikowy, załóżmy dwa tygodnie przed siewem, pamiętajcie, że nie wolno stosować tego wapna w tym samym okresie czasu. Często rolnicy pytają, właśnie wy pytacie, czy możemy, bo chcemy przyspieszyć, czas nas goni, warunki nam nie pozwalały. Co lepiej zrobić? Czy zwapnować i siać, a później uzupełnić ten wieloskładnik, czy dać wieloskładnik, a później zwapnować? Metoda jest jedna. Jeśli możecie wjechać dużo, dużo wcześniej z tym wapnem, żeby podnieść to pH, zastosować, ono powinno być zastosowane przynajmniej 3 tygodnie, 4 tygodnie wcześniej, zanim zrobicie nawożenie wieloskładnikiem.
Więc tak naprawdę to jest okres nawet i zimowy. Jeśli chodzi o kwestie, jeśli nie uda wam się wjechać, bo jest, nie wiem, mokro, nie da się wjechać, zastosujcie nawóz wieloskładnikowy, który musi się znaleźć przede wszystkim w tej warstwie, skąd rośliny będą pobierały, a lepiej później zastosować pogłównie z wapno, załóżmy po kilku dniach, nawet jak one powschodzą, żeby miały ten też komfort przede wszystkim podniesienia pH, bo pamiętajcie, że wapno, w zależności jeszcze jaki rodzaj wapna zastosujecie, ale jest nam w stanie tą górną warstwę powolutku podnosić to pH i powodować, żeby te rośliny odczuwały większy komfort. Jak dla mnie, jak wapno to nie wieloskładnik, jak wapno to nie azot, bo o tym też często zapominamy też. I tutaj też są duże straty z tego tytułu. Wapno wcześniej. Jeżeli nie ma wyjścia, podstawą jest odczyn pH i na tym się skupiamy. Jeżeli dajemy nawozy, staramy się to robić tak i tak kombinować, żeby jedno dać głębiej, drugie dać płycej. Nie da się natomiast regulować odczynu pH, czy dać zasobności fosforu, tak żeby wszędzie był fosfor, wszędzie było wapno i to się gdzieś tam nie łączyło, nie usteczniało. Dlatego no, takie uproszczenia będą w jakiś sposób też powiązane ze stratami i tego nie można zapomnieć. Jak wapno, to niewiele składnik, duży odstęp i plus jeszcze te 3-4 tygodnie, o których mówił Grzegorz, tam musi być woda. Jak jest sucho, to może być i miesiąc, półtora miesiąca, dwa miesiące. Jak jest sucho, to też nie ma przekształceń. W związku z tym też dopiero ten kolejny deszcz będzie aktywatorem tego wszystkiego i też no, może nam namieszać bardzo mocno. Co zatem jest naszym celem i co byśmy chcieli i życzyli wam, żebyście zobaczyli w swoich wynikach? Życzę wam, żebyście zobaczyli przynajmniej średnią zasobność poszczególnych składników, bo to stanowi o tym, że w glebie już jest na tyle dużo składnika, że gleba nie będzie walczyła z rośliną ten składnik, roślina ma skąd wziąć z magazynu i w takiej sytuacji uzupełniamy do tej gleby tyle, ile żebyśmy wyciągnęli z poprzednim plonem. Czyli jeżeli poprzedni plon nam wyciągnął 60 fosforu, 70 załóżmy potasu albo 60-60, tylko tyle uzupełniamy. Do magazynu odkładamy, ile nam było potrzebne, tworzymy sobie nowy plon. Czyli my nie nawozimy rośliny, my nawozimy glebę. Natomiast jeżeli tam jest totalna bida, tam nic nie ma, to nie dość, że trzeba dać tyle, co ta roślina, którą teraz robimy, będzie potrzebowała, to jeszcze zapas do tego. Jak duży zapas? No tyle, na ile portfel tutaj pozwoli. Bo no, dawanie tutaj po 30-40 kg w czystym składniku, no boli, no ale te 30 kg w zasadzie dodatkowego fosforu to jest 1 mg na 100 g gleby. Ja bym wam życzył, żebyście mieli około 15 tych mg na 100 g gleby i mam nadzieję, że też większe wartości macie, bo teraz to uzupełnić jest po prostu drogo. Dlatego no, trzeba to do tego wszystkiego podchodzić z głową. No i te proporcje, jak jest potasu wysoko, fosforu jest mało, no to trzeba się skupić bardziej na tym fosforze i sterować sobie proporcjami. Tak dobierasz nawozy wieloskładnikowe, żeby miało te ręce i nogi. Kamil jeszcze wcześniej wspominał wam mniej więcej o tych proporcjach, czy takim zapotrzebowaniu poszczególnych zbóż na odpowiednią zawartość, czy odpowiednią ilość fosforu i potasu. Podpowiem wam tylko taką ciekawostkę. Owiec, który jest uprawą czasami traktowaną po macoszemu, bo uważano jest, że wszędzie urośnie, na każdym stanowisku, nie ma potrzeby tam regulowania pH. No, ale jest rośliną, jest to zboże, które wymaga bardzo dużych ilości, przede wszystkim fosforu i potasu i jest na nie bardzo wrażliwe. Więc może się okazywać, że jeśli macie niższe plonowanie akurat owca, jest ono uwarunkowane za małą ilością i fosforu, przede wszystkim za małą ilością potasu, ponieważ jako zboże wymaga około 15 aż kilogramów samego fosforu i nawet do 30-32 kg potasu. Na każdą tonę ziarna? Na każdą jedną, tak. W porównaniu z innymi zbożami jest to o kilka kilogramów więcej, więc sami już widzicie, że może się okazać, że będziecie mieli wyższe plonowanie w owsie, jeśli tylko dacie więcej troszeczkę fosforu i potasu. Byle nie przesadzaj z azotem w jęczmieniu browarnym. A, to będziemy jeszcze wam o tym mówić, kiedy będziemy właśnie omawiać azot w zbożach jarych, więc tam wam powiemy, żebyście też uważali, żebyście nie przesadzali, zwłaszcza z azotem. Trzeba podsumować. Jeżeli uprawiamy zboże jare, decydujemy się na nie, wiedząc, że może być tutaj susza,
odpowiednio trzeba to stanowisko nawieść fosforem i potasem. Jak potasem, to obliczyć? Potasem najbardziej. U mnie fosforem najbardziej, na moim terenie. Okej, dwoma składnikami musi być nawożone. Dlatego też widzicie, przez te dysproporcje nie da się powiedzieć, że jeden nawóz będzie najlepszy na całą Polskę. Nie ma takiego nawozu. Każdy jest po prostu do wykorzystania w innym regionie przy różnych zasobnościach gleby. Żeby wiedzieć, co wykorzystać, jak to zrobić, żeby to faktycznie miało efekt na polu i przyniosło dodatkowe pieniądze, trzeba zrobić analizę gleby. Święty Boże nie pomoże, bez tego nie zaczniecie. Jeżeli mielibyście problemy z przeczytaniem tych analiz, ze zrozumieniem tego, co tam jest zawarte i z ułożeniem pod to nawożenia, pamiętajcie o tym, że takie osoby jak my, przedstawiciele terenowej grupy Azoty, z chęcią pomożemy. Wystarczy się czy spotkać, czy w jakiś inny sposób przegadać te wyniki i naprawdę dużo się rozjaśnia, dlatego zachęcamy Was do kontaktu. Na dole będziecie mieli link do naszych przedstawicieli terenowej grupy Azoty, którzy właśnie tak jak my się tym zajmują i no już też sądzę, że nie jeden z nas na tym zęby zjadł. Niektórym włosy z tego powypadały, nie wiem komu. Z nawozem wieloskładnikowym można przegiąć, bez badań można iść w złym kierunku dalej, robić, poszerzać problemy i patologie, jeżeli chodzi o pobieranie niewłaściwe składników, zaburzenia między poszczególnymi pierwiastkami, o antagonizmach też chwilkę mówiłem, dlatego to nie są żarty. Żeby móc to zrobić dobrze, trzeba też odpowiednio to wymieszać, dobrze podejść do tematu wapnowania, więc wcale proste to nie jest. Jeżeli będziecie mieli więcej pytań, więcej szczegółów, piszcie w komentarzach, dzwońcie do nas, odzywajcie się, jesteśmy też do Waszej dyspozycji. Jeżeli stosujecie nawozy z grupy Azoty, nie ma przeciwwskazań do tego, żeby Wam podpowiedzieć, jak to zrobić efektywniej. Tyle z mojej strony. Czy Pan coś jeszcze ma do powiedzenia? Dziękuję za odcinek. Trzymajcie się. Cześć. Myślałem, że powie chociażby łapce w górę subskrypcji i życzy dzwoneczku. Przepraszam, zapomniałem. No ale nie wspar kanału. Także ja przypominam. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.